Naszym zadaniem jest obliczenie granicy dla x dążącego do zera z takiej funkcji 2 razy sinus x odjąć sinus 2x, wszystko podzielone przez x odjąć sinus x. Zawsze jak mam obliczyć granicę, to pierwsze co robię, to próbuję na hama wstawić po prostu tę wartość, do której dąży zmienna, czyli w tym wypadku wstawić x równe 0 do wzoru funkcji i zobaczyć, co wychodzi. No to wstawmy, jak wstawię x równe 0, no to będę miał tak, sinus 0 to jest 0. 2 razy 0 to jest 0, odjąć. Sinus 2x, no to mamy znowu sinus 0, czyli 0 odjąć 0 będzie w liczniku 0. Tutaj z boczku sobie napiszę, żeby nie zapomnieć. A w mianowniku mamy 0 odjąć sinus 0. 0 odjąć 0 to jest 0. Czyli mamy taki nieoznaczony symbol, 0 przez 0. To znaczy, nie jesteśmy w stanie wykonać tego działania, no bo nie wiemy, ile to jest 0 podzielone przez 0. Czyli to jest jeden z takich typowych przykładów. Bardzo często. W zadaniach traficie właśnie na takie przypadki, kiedy mamy obliczyć granicę jakiegoś wyrażenia, i okazuje się, że licznik dąży do zera, mianownik dąży do zera. No więc takie naiwne wstawienie tego zera do wzoru nic nam nie daje, bo nie wiemy, ile wynosi ta granica, po prostu wstawiając to zero tutaj, no bo mamy 0 przez 0. No i w takich sytuacjach trzeba zawsze jakoś kombinować. No i w poprzednim filmie pokazałem Wam metodę obliczania takich granic. Która się nazywa reguła Delopitala. Jak ktoś nie wie, co to jest reguła Delopitala, no to zachęcam do obejrzenia tamtego filmu. Ja tutaj tylko tak z grubsza przypomnę o co chodzi. No więc ta reguła mówi nam, że jeżeli właśnie jest taki przypadek, między innymi może być taki przypadek, jak tutaj, że mamy granicę ilorazu dwóch funkcji, przy czym funkcja w liczniku i w mianowniku dąży do zera, czyli licznik i mianownik dążą do zera, to jeżeli istnieje granica ilorazu pochodnych, czyli pochodnej tej funkcji w liczniku, Podzielonej przez pochodną tej funkcji w mianowniku. Jeżeli taka granica istnieje, to tamta granica jest równa granicy ile tych wyjściowych funkcji. Czyli stosując regułę do lopitala, to mnie w szkole uczyli, że tutaj stawiamy taką literkę H, no i liczymy, próbujemy obliczyć granicę po prostu licząc pochodną licznika i pochodną mianownika, pod warunkiem, że. Albo oba te wyrażenia dążą do zera, a drugi przypadek jest taki, że kiedy oba dążą do nieskończoności, to też możemy to zrobić. No dobrze, no to obliczmy pochodną licznika. Pochodna sinusa to jest kosinus. Odjąć tutaj mamy sinus 2x, czyli to jest funkcja złożona. Sinus od innej funkcji, ta druga funkcja wewnętrzna to jest 2x. Czyli najpierw różniczkujemy tę funkcję zewnętrzną. Pochodna sinusa to jest kosinus. No, tego samego argumentu, 2x. No i jeszcze musimy pomnożyć to przez pochodną funkcji wewnętrznej, czyli pochodną funkcji 2x, a pochodna funkcji 2x to jest 2. Czyli ja napiszę ten dwójkę tutaj z przodu. Pomnożę to przez 2. No i liczymy pochodną tej funkcji w mianowniku, czyli będziemy mieli 1, bo to jest pochodna x, a odjąć pochodna sinusa to jest kosinus. No to spróbujmy teraz wstawić x równe 0 do tego wzoru i zobaczmy, co wyjdzie. Kosinus 0 to jest 1. 2 razy 1 to jest 2. Może tu z boczku będę sobie pisał. Czyli będziemy mieli 2, odjąć 2 razy cosinus 0, no bo x jest 0, cosinus 0 to jest 1, czyli odjąć 2. A w mianowniku mamy 1, odjąć cosinus 0, czyli 1, 1, odjąć 1, no to znowu dostajemy taki symbol nieokreślony 0 przez 0. Czyli to znowu jest nie wiadomo ile. To możemy czuć się zawiedzeni, że reguła d'Horpitala nam nie, nie umożliwiła obliczenia tej granicy. No, nie jest tak źle, no bo regułę del lopitala można stosować wielokrotnie, no bo możemy popatrzeć na to w ten sposób, że mamy do obliczenia jakąś granicę. No i znowu mamy taki przypadek, że mamy 0 przez 0, czyli możemy spróbować obliczyć tę granicę za pomocą reguły del lopitala, Czyli zróżniczkować licznik i mianownik i spróbować obliczyć granicę ilorazu pochodnych tych funkcji. Jeżeli ta granica obliczona. Metodą do będzie istniała, no to na mocy reguły do ta też będzie istniała. No to zróbmy w takim razie jeszcze raz to samo, czyli obliczmy pochodną licznika, pochodną mianownika. Pochodna licznika, pochodna cosinusa to jest minus sinus. Czyli będziemy mieli minus 2 razy sinus x. Odjąć. No i pochodna cosinusa to jest minus sinus. Czyli żebym ja to dobrze zrobił. Może napiszę tutaj sobie z boku to obliczenie, żeby. Czyli liczę pochodną kosinusa 2x. No to pochodna kosinusa 2x, no to będzie minus sinus 2x razy pochodna funkcji wewnętrznej, czyli razy pochodna funkcji 2x, czyli razy 2. Czyli ta pochodna jest równa minus 2 razy sinus 2x. I to jeszcze muszę pomnożyć przez minus dwójkę, która tutaj już była wcześniej, czyli będę miał plus. 4 razy sinus 2x. Tak, bo mnożę to jeszcze przez minus 2, które tutaj było. No a w mianowniku pochodna jedynki to jest 0, pochodna kosinusa to jest minus sinus, czyli będę miał plus sinus x. No to już widzę, że nie jest dobrze, bo znowu wychodzi 0 w mianowniku. Tak, znowu mamy granicę typu 0, a sprawdźmy, czy w liczniku będzie 0. No jest sinus x, to jest 0. Tu mamy też sinus 2x, no to też jest 0. Czyli znowu mamy 0 przez 0. No dobrze, no ale jak już raz tak przekonywałem, że można tę regułę de l'hopitala stosować wielokrotnie, no to zastosujmy ją jeszcze raz. Może w końcu nam się uda dostać jakąś granicę sensowną. Czyli znowu liczymy pochodną licznika i pochodną mianownika oddzielnie. No to pochodna sinusa to jest cosinus, czyli będziemy mieli minus 2 razy cosinus x. Pochodna sinusa 2x, no to już liczyliśmy wcześniej, to jest po prostu 2 razy cosinus 2x, jeszcze razy 4, czyli będzie dodać 8 cosinus 2x. Pochodna sinusa to jest cosinus x. No i widać, że już wreszcie obliczymy granicę, dlatego że wychodzi nam coś różnego od zera w mianowniku. Zobaczcie. Bo granica kosinusa w zerze to jest 1. Czyli już widzimy, że nam się uda, bo tutaj będzie 1. No a tutaj mamy kosinus 0 to jest 1 razy minus 2 to jest minus 2. A tutaj mamy kosinus 0 to jest 1 razy 8 plus 8. Czyli wychodzi, że to jest 6 przez 1, czyli 6. No dobrze. No to teraz nasza argumentacja wygląda w ten sposób. Granica takiego ilorazu jest równa 6. A ten iloraz to jest iloraz pochodnych funkcji, które tutaj mamy, w linijkę wyżej. Czyli na mocy twierdzenia dolopitala granica tego ilorazu jest równa 6. No dobrze, ale iloraz tych funkcji to jest granica ilorazu pochodnych tych funkcji, które mieliśmy tutaj linijkę wyżej. Więc na mocy twierdzenia delopitala Del granica tego ilorazu jest równa granicy tego ilorazu. No i wreszcie, ponieważ tutaj mam iloraz pochodnych funkcji, które mieliśmy w liczniku, w mianowniku w tym wyrażeniu, no to ponieważ granica tego jest równa 6, no to granica tego też jest równa 6. Czyli stosując twierdzenie lopitala ile razy? 3 razy. Wnioskujemy, że granica tej wyjściowej funkcji, tego wyjściowego ilorazu jest równa 6. No jak widzicie... Czasami nie wystarczy raz zastosować. Czasami, tak jak tutaj, trzeba zastosować regułę de l'hopitala trzy razy, a czasami nawet więcej razy. Są również inne metody pozwalające obliczać tego typu granice, ale to może pokażę wam kiedy indziej. A w następnych filmach pokażę jeszcze kilka innych ciekawych przykładów zastosowania reguły de